skrzydła na plecach u przeciwnika, czepiak w dłoni i zobaczmy, czy skrzydła mogą mnie przed nim uratować. Tak jest, nie dostałem nawet jednego damage'a, stary. A to, moi drodzy, dopiero początek dzisiejszych mitów. Kolejny przed wami, proszę bardzo. Coś dziwnego mnie uratowało, więc w tym momencie, jeżeli chcecie wygrać najlepsze słuchawki na rynku, to lajkujcie, subskrybujcie kanał z dzwonkiem tam na dole i przede wszystkim wpisujcie kodzik JACOB w sklepie Fortnite. Za co bardzo wam dziękuję i po obejrzeniu odcinka do końca napiszcie, jakiego mitu nie znaliście, a my zaczynamy. W tym momencie znajduję się na Sky Limicie, czyli jak widzicie, wyżej już wejść nie mogę. Odpalam impulsa, odpalam skrzydła. No i da się lecieć jeszcze wyżej. Ej, to jest mocne, to jest mega mocne. Bo tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ten Sky Limit mnie po prostu będzie ograniczał. A jednak tak się nie stało. Ojoj, rzuciłem go, przepraszam. Potwierdzanko. Podobno po wejściu do nowej wody w Hadesie otrzymujemy damage i nie, mamy cały czas 100 HP, więc mit obalony. Ale zamiast tego, zobaczcie sami, otrzymaliśmy takie trzy czaszki, które wyświetlają się za naszą postacią. I ten efekt ma nam pozwalać wykonywać dasze, więc faktycznie tak jest, mit potwierdzony. Jak widzicie, do Fortnite wraz z nowym sezonem weszła pierwsza osoba i każdy z was może na niej zagrać. Jesteście w lobby, w lewym górnym rogu klikacie sobie lupę, wklejacie ten oto kod do mapy i klikacie graj. PS, jak widzicie, zagranie na mapie, normalnie możecie zdobywać expa. Piorun Zeusa ma zabijać na hita i czy to jest prawda? Jedno uderzenie piorunem chyba zabija. Chyba zabija, tylko czy to jest jedno, czy to są trzy? Nie wiem, ale potwierdzam. Teraz uwaga, uwaga, bo ma podobno być coś mega dziwnego, jak wlecę skrzydłami do rifta i... Czy ja dalej lecę? Chłopie, ja dalej lecę! Ja się nie zatrzymuję! Ej, dobra, to jest śmieszne, dawaj do kolejnego rifta, lecę. Jest kolejny rift i czy ja dalej lecę? A, już nie lecę, czyli skrzydła mi się zużyły. To nie wiem, czy jest to takie mega dziwne, ale to faktycznie można zaliczyć jako coś dziwnego, więc mit potwierdzony. Błyskawica raz, błyskawica dwa i zobaczmy, czy mogę mieć jedną i drugą WQ. Mogę, więc tutaj mit potwierdzamy. A teraz zobaczmy, czy mój przeciwnik... Halo, gdzie jesteś? Tutaj. Gotowy? No. To sprawdźmy, czy jesteś w stanie się uchronić przed błyskawicami, jeżeli będziesz budował. Uwaga, testuję, buduj. Cały czas trzymaj budowanie, trzymaj. Halo! Co ty robiłeś? Nie budowało mi w tym miejscu. W tym miejscu ci nie budowało? Kręciłem się i nagle tak patrzę, że mi się nie stała ściana. No, przytrzymam trochę w tym miejscu. To widzowie ocencie w komentarzu, a na chwilę wezmą mit potwierdzony. Nic nas nie chroni przed błyskawicą. Panie kolego, witam cię w najbardziej realistycznej grze na świecie, czyli Fortnite, gdzie ogień nie pali. Dokładnie tak. Ogień nam nie zadaje damage'a. Czy tutaj to wygląda identycznie? Zobaczmy. Oczywiście, że tak. Niby się palimy, ale jednak obrażeń nie otrzymujemy, więc mit potwierdzony. I teraz tak, to, że skrzydła chronią od upadku, jest oczywiste, ale czy ja mogę ich użyć podczas spadania? Dokładnie tak, czyli to full nas ratuje przed Holy Major. Potwierdzamy. W nowym sezonie, jak widzicie, istnieją nowe skrzynki, z których podobno wypadają skrzydła. Otwieramy i tak jest, skrzydła i kara. Potwierdzanko w takim razie. Jak widzicie, skrzydła nazywają się skrzydłami i kara, więc sprawdźmy, czy jak ja będę sobie nimi leciał do góry, to mogę lecieć tak wysoko jak chcę, czy jednak po pewnym momencie one zaczną się nam topić, palić, dokładnie tak jak było w mitologii greckiej. Uwaga, coś jest na czerwono, nie wiem co, chyba zmęczenie, spadam. Nie wiem, czy skrzydła się stopiły, ale ja spadam. Nie mogę już lecieć do góry, tak? Nie, mogę lecieć tylko tutaj, ale nie mogę do góry. Ha, okej. No dobra, to dziwne. Ale chyba możemy mit potwierdzić. Uwaga, uwaga, podobno klasycznie nie można mieć aż dwóch par skrzydeł w jednym ekwipunku. To by miało jak najbardziej sens. Zobaczmy raz i czy dwa pewnie mi się wywalą. Nie, są WQ. Ale mi to walamy. To teraz, moi drodzy, pytanie brzmi, czy wykonując dash na odpowiedniej wysokości otrzymujemy damage? Nie otrzymujemy, więc kolejny mit potwierdzony. Jagódki, które teraz jemy, plus medalion Zeusa równa się turbo wysoki skok. Ej, to jest tak mocne. No przecież rotacja, stary. No dobra, potwierdzamy. Proszę państwa, proszę bardzo, na mapę wrócił bunker z OG sezonu. Przynajmniej mi to bardzo przypomina bunker z OG sezonu, tylko jakiś troszkę jeszcze bardziej zabunkrowany, że tak to nazwę. Nie da się do niego wejść. Tutaj oczywiście mit potwierdzamy. Dzięki nowemu medalionowi Zeusa jesteśmy dużo, ale to dużo szybsi. Ale Kiergonie, ma możesz już biec, a ja zobaczę, czy ciebie dogonię. I biegniemy na medalionie na spokojnie. Doganiam, wyprzedzam i jeszcze dużo wyżej.
trochę wysoko stary skacze. Więc mit potwierdzony. Z tych oto nowych posągów na nowych miejscówkach dostajemy mityczne medaliony i... Czy to się zgadza, czy to się nie zgadza? Pierwszy raz to robię, moi drodzy. O kurde, się boss pojawia! Oho, zginął. Nie, nie zginął. Ja pierdzielę, co ja gram? Halo, kolego, giniemy. Co mi dajesz? Zeusowy DMR łowczyni? Aspekt szybkości i grom Zeusa mityczne. Moi drodzy, oponent versus mityczny DMR, który ja tylko pokażę, jak szybko strzela. To nie jest zwykła snajperka. To strzela dużo szybciej i rzekomo zabija na hita w głowę. Według mnie to nierealne. Według mnie nie zadaje więcej niż 100 damage'a i 131, strzelając tak szybko. Mi to walamy, ale i tak jest turbo potężne. Skacząc pod wpływem medalionu Zeusa nie otrzymujemy fall damage'a. Nie otrzymujemy, ty. Ha! Mam 100 na 100. Mieć potwierdzony. Ej, przez ten medalion to jest tak mocny. Jagódka plus dash równa się jakiś mega mocny efekt. No nie wiem. W sensie szybki rotate, ale nie wiem, czy mega mocny efekt. Więc ten mit bym obalił bez jagódki. Tak samo wysoko. Chyba. Nic się nie różni. Więc tutaj też nie ma mega efektu. Obydwa mity obalamy. Dwa pioruny zderzą się w powietrzu. Uwaga, gotowy na 5 sekund już. Dobra, odpalaj. I zobaczmy. Nie zderzyły się, nie zderzyły się. Ja, chłopie, nie trafiłem w ciebie. O kurde. Bie. Czy my to trzeliśmy prosto? Celowałem w głowę. Ja zobaczę tylko na powtórce, wiesz? I uwaga! No idealnie. Idealnie w siebie te pioruny walnęliśmy i one nie wysadziły się w środku, tylko po prostu przez siebie przeleciały. O, ja pierdzielę, jak to w ogóle episko wygląda. Dobra, mit. Balony. Kolejny mit głosi, że można zderzyć się lecąc na skrzydłach. Gotowy? Gotowy. Dobra, 3, 4, odpalamy skrzydła i teraz 3, 4, shift, lecimy prosto w siebie. Tak, zrzuciłem cię. Nie ma fall damage'a, a ty mnie. No, okay. Nie ma. Czyli można się zderzyć, mit potwierdzony. Zobaczcie, czy mogę cię zaatakować. O, nie mogę. O, no! Mogę! Chłopie, to było dziwne. Bo z tymi skrzydłami to nie ma fall damage'u, ale jakbym... ściągnął te skrzydła? O, to mógłbyś pewnie zginąć, ale przejdźmy do kolejnego mitu. A teraz zobaczmy, czy tymi samymi skrzydłami mogę zniszczyć boksa na raz i... Tak! I jeszcze zadaję damage przez ścianę? Nie, serio gruba. Jeszcze jednak postanowiliśmy, że sprawdzimy, co się stanie z ceglanym boksem, bo jednak dobrze wiedzieć... Damage normalnie dostaje. Tylko metalowy boksa schroni. Tylko metalowy. Co to jest, chłopie? Co to jest? Ja jestem w szoku. To kolejny mit, tylko tym razem z metalowym boksem. I zobaczmy, czy tutaj też zadam damage. Nie. Zadałem tylko 300 w jedną ścianę. Ta ma 500. Góra chyba też ma 500. Tak. Wytyfy. Czyli metalowy boks chroni, więc mit potwierdzony. Skrzydłami możemy zadać damage naszym przeciwnikom i zobaczmy. Najpierw nie odpalam w ogóle shifta, zadaję... Nie zadałem. Wleciałem prosto w niego i nie zadałem. Czyli wychodzi na to, że muszę wlecieć z prawym przyciskiem. O Jezu. O Jezu. 60. To nie dużo, ale damage zadany, więc mit potwierdzony. Używając nowego dasha albo odepchnąłem przeciwnika, albo zadałem mu damage. I czy ten mit jest potwierdzony? Oj, chyba się zatrzymałem przed nim, zobaczmy. Nie, wbijam się, czyli mit balony. Mając nowe czaszki na plecach umożliwiające nowy movement, bardzo łatwo możemy wejść do boksa. I uwaga, zobaczmy. O chłopie, masz 100 na 100? Mam 100 na 100. To sprawdźmy, czy pompa zabija na hita. Mityczna pompa, najlepsza w grze aktualnie i... 146. No to nie najlepsza w takim razie. Poprzedni mit potwierdzony, a ten obalony. A teraz zobaczmy, co się stanie, jak odpalę skrzydła pod daszkiem. Aha, totalnie nic. Totalnie nic. Mega. Mega. Mega skrzydła. Jakbym podskoczył, też nic. A jakbym dał to, nic się nie dzieje. Czyli teoria, że się stanie coś szalonego, jest obalona. Od teraz w takich oto dziwnych punktach możemy podobno zamówić sobie samochód. Nie wiem, czy to prawda, ale sprawdźmy. I coś się dzieje. A tym czymś, co się dzieje, jest, proszę państwa, Rift z samochodem. XD. Oho, i lama. Sprawdźmy, czy dalej daje splasha. Uwaga, uwaga, czy mamy splasha z lamy? Nie? A kiedyś były? Nie no, jak to? To są bandaże? To jest jakiś żart? Opiniała splasha z lamy. Są bandaże z lamy! Mit obalony. Dziwny mit przed nami, mianowicie podobno jak skacze bez skrzydeł, to skacze niżej niż ze skrzydłami. Ty patrz. Chyba tak. Chyba tak. Tak, tak, tak. Tu mi głowa wystaje, a tu mi nie wystaje. Mit potwierdzony, o dziwo.
Ciekawe. Jak widzicie, mam 43 HP na koncie. I sprawdzę, czy po fragu medalion Hadesa mnie wyleczy. Dodatkowo jeszcze sprawdzimy, czy dalej snajperka zabija na hita. Michan, rozumiem, że jest gotowy na pełnienie swojej roli. Michan dead, na hita ze snajperki, a ja mam 93 HP, czyli w dalszym ciągu syfon równa się 50 HP, nic się nie zmieniło. Potwierdzamy. Efekt skrzydeł kasuje się po wleceniu w pociąg i czy to jest prawda? Tak, dokładnie tak, to jest prawda. Mit potwierdzony. Proszę bardzo, moi drodzy, niektóre bunkry okazuje się, że na mapie są otwarte, one są oznaczone takimi oto znaczkami i teraz sprawdzimy, co w tych bunkrach mamy. O chłopie, jest! Jeden mityczny chest, drugi mityczny chest, trzeci mityczny chest, dobra, to jest OP, to jest OP. Stanowisko modyfikacji broni, do tego oczywiście wiecie, takie brońki, które można sobie wyjąć, mega mocne. Potwierdzamy, istnieje takich sejfów. Skupcie się, bo to jest coś mocnego, mianowicie zrzuty wróciły do Fortnite w takim dziwnym wydaniu, rzekomo. Odpalamy zrzut i czy on leci? Popie, leci. 440 metrów ode mnie. Zobaczmy, czy mogę normalnie zbić balonik. Mogę. Czyli tak jak kiedyś działa, identycznie. Więc mit potwierdzony. A w kolejnym sprawdzamy, czy podobnie jak kiedyś wypadał po prostu nam jakiś jeden legendarny bądź epicki item z dropu i wypadają nam dwa skrzydła plus snajperka. Która przypominam, że dalej zabija na hita. Jaku nie mogę odpalić. Zajebista gra. Fajny bug, widzowie. Kolejny mit. Nie można odpalić jaku czasami. Buguje się po prostu, jak widzicie, spamuje sobie tab. I chce się odpalić, ale się nie odpala. Ten mit, o ile go mitem można nazwać, też potwierdzamy. Piorun w mojej ręce 300 metrów dzieli mnie od przeciwnika. I zobaczmy, czy ten piorun tak daleko również może dolecieć. I tak. Dokładnie tak, likwiduje gromem. Czyli chłopie, było widać, że jest opad, ale de facto sam zasięg w sobie jest infinity. Potwierdzanko. Jest pan pociąg, a w mojej dłoni grom Zeusa i rzekomo tym gromem Zeusa mogę rozwalić pociąg, spalić, nie wiem, zatrzymać. Zobaczmy, czy coś się stanie. Niestety nic, a nic się nie dzieje. Jak to dużo rzeczy rozwala. Więc mit obalamy. A proszę bardzo, a co my tutaj mamy, moi drodzy? Jak widzimy, nie wszystko, czego Midas dotknie, zamienia się w złoto, tak? Tak. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Niamy.